Zenon Martyniuk, rozpoznawany głównie jako wokalista Disco Polo z zespołem Akcent, niedawno podzielił się z fanami najnowszym utworem, wzbogaconym wyjątkowym teledyskiem, gdzie towarzyszy mu żona, Danuta Martyniuk. Premiera utworu Będę zawsze tam, gdzie ty nie jest przypadkowa, ponieważ 4 lutego para obchodziła swoją 35. Rocznice ślubu Teledesk do utworu został zrealizowany w Chicago, a większość scen rozgrywa się w luksusowej posiadłości. Klip zaczyna się od momentu, gdy Zenon podjeżdża ekskluzywnym samochodem pod dom, wchodzi do środka i pocałunkiem budzi swoją ukochaną, która drzemie na kanapie. Będę zawsze tam, gdzie te opowiada o gorącym uczuciu, które połączyło małżonków w 1987 roku. Data premiery utworu oraz obecność Danuty Martyniuk w teledysku nadają całości wyjątkowego charakteru, sprawiając, że jest to nie tylko muzyczne wydarzenie, ale również hołd złożony miłości i wspólnej historii małżeńskiej pary artystycznej. W kolejnych scenach klipu Danuta Martyniuk zmienia się w prawdziwą ekranową gwiazdę. Widzowie klipu mogą zobaczyć żonę muzyka w trzech różnych stylizacjach: czerwonym sweterku, czarno, złotej wzorzystej sukience i czarnej sukience z golfem. Ciężko nie zauważyć złotego naszyjnika, dumnie prezentującego imię wybranki muzyka. Para miała także okazję pochwalić się tanecznymi umiejętnościami. W teledysku do utworu będę zawsze tam, gdzie ty, Zenon Martyniuk i Danuta Martyniuk przedstawiają swoją historię miłosną w nietypowy sposób. Klip Zrealizowane w Chicago, stanowi wyjątkowe świętowanie 35. rocznicy ślubu pary. Wraz z nadejściem tej rocznicy fani otrzymali nie tylko nową piosenkę, ale również szansę zobaczenia artystycznego wyrazu miłości i związku, który przetrwał wiele lat. Teledysk prezentuje różne sceny z życia codziennego małżeństwa Martyniuków, a także momenty, w których artysta i jego żona wspólnie celebrują swoją miłość. Danuta Martyniuk występuje w trzech różnych stylizacjach. Podkreślając swoją wszechstronność. W klipie pojawiają się także taneczne sceny, ukazujące zgranie i radość pary. Niezależnie od komentarzy dotyczących zmian w wyglądzie Danuty Martyniuk, większość fanów wyraża pozytywne emocje związane z teledyskiem i utworem. Wskazują oni na autentyczność i trwałość miłości, którą para prezentuje, chociaż aspekty ich życia prywatnego są tematem dyskusji. Większość fanów cieszy się, że Zenon i Danuta Martyniuk dzielą się ze światem swoim szczęściem i sztuką. Teledysk stanowi zapis ich historii miłosnej, dostarczając emocji i inspirując do refleksji na temat trwałych wartości w związkach. Wielu fanów pozytywnie reaguje na najnowszy teledysk Zenona Martyniuka i Danuty Martyniuk, wyrażając swoje gratulacje z okazji 35. rocznicy ślubu. Piosenka i wideoklip spotykają się z uznaniem za piękną i romantyczną prezentację miłości małżeńskiej. Wspólnie z życzeniami dla pary wyrażają także podziw dla artystycznej formy, jaką para wybrała, aby podkreślić swoją historię miłosną. A wy co sądzicie o najnowszym teledysku zenka? Dziękujemy za oglądanie. Nie zapomnij subskrybować kanału Gwiazdy Ludzie 24H.